zadowolę wszystko wczoraj, ponieważ może stanowić wdrożeniu. Właściwy projekt uchwały ma polegać, wyglądać w ten sposób, że Rada Gminy uchwala, co następuje. Jednym zdaniem, w tym roku zakończenie działalności publicznego z gimnazjum imienia Mogisławskości w Grzegorzowice. I drugi paragraf, zakończenie działalności publicznego gimnazjum, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Uchwały następuje w dniu 31 sierpnia. Także dobrze, dziękuję bardzo. W takim skrócie teraz tam chwała, że również tam chwała do gimnazjum w Grzegorzowice, jak się. Jeśli jestem przy dłuższych problemach, to przyczyn też dobrze, tak? I tam przedział uchwała, którą macie Państwo, ona jest właściwa. Chcę uchwałę, żeby takie Państwo podać do głosowania. Oczywiście musieliśmy rozpocząć pewną procedurę i procedura wyglądała w ten sposób, że projekt uchwały został przysłany do Komisji Oświaty. Ten projekt uchwały wyglądał identycznie jak ten, który podejmowaliśmy w 2017 roku. Tylko, że to się nazywał projekt sieci, a teraz to jest plan sieci. I po otrzymaniu opinii od kuratorium, cała uchwała jeszcze raz musiała mieć związki z zawodów, które na naszym terenie tutaj działają i każdy złożył zawodowy miał czas, żeby się w tej kwestii wypowiedzieć. Żaden z tych organów nie znaczy żadnych zastrzeżeń, w związku z tym macie Państwo przed sobą uchwałę, zgodnie ze wszystkimi wymogami, jakie powinien organ zawodowy spełnić, planem sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych, które od 1 września 2019 roku będą obowiązywały. Nie ma tu żadnych zmian, które byśmy wprowadzili. Po prostu to taka sama uchwała, jak w tej chwili na podwody wygląda uchwała, w każdym razie nie wygląda. To tyle. To się wszystkim przyjaciół. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Czy jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przechodzimy do uchwały. Uchwała na gminie Czerwiec, dnia 20 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotyczącego gminy Gminy Mogisław Polski na Policzynie. Czajka Joanna, Maria Wojciechowska, Piotr Papik, Robert Kardyszcza, Józef Wigler, Robert Nikolajczak, Andrzej Nowaczek, Maria Rogowska, Maria Rogowska-Zdańska, Henryk Czerwiec, Barbara Szybcza, Iwana Szczecina, Andrzej Szybcia, Krzysztof Nowowa. Dziękuję bardzo. Wiedzą, że uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum Polski w Wężewicach została przyjęta. I kolejna uchwała dotyczy miejscowości gimnazjum w Wężewicach. Rozumiem, że nie ma żadnych zapytań, żeby mieć dyskusję. Przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Czerwic z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Czerwicy. Czajka Joanna, Maria Czekarska, Piotr Papik, Robert Kaźmierczak, Józef Liber, Robert Nikolaczak, Andrzej Nowaczek, Maria Rybuszka, Maria Dobrowska-Łukomska, Stanisław Serbia, Autorata Szopcza, Iwana Szczecina, Andrzej Szymczak, Józef Bada. Bardzo potwierdzam, że po zakończeniu działalności gimnazjum w Czerwicy została przyjęta. Kolejna uchwała do zastąpowania sieci publicznych o wielkich szkół podstawowych. Drugie, otwieram dyskusję. Czy jakieś pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Uchwała Rady Gminy Czerwic dnia 28 marca 2019 roku w sprawie planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czerwic, a także granic odborów publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czerwic od dnia 1 września 2019 roku. Joanna Czajka, Maria Czekawska, Piotr Pawicz, Robert Kaźmierczak, Józef Liber, Robert Nikolajczak, Andrzej Nowaczek, Maria Rebuska, Maria Rebuska-Łukomska, Henryk Serbiak, Magdalena Szaczek, Iwana Szcześniak, Andrzej Szymczak,
Krzysztof Pogoda? Za. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że jeżeli miał uchwałę, to i szanowni państwo, kolejna uchwała dotyczy nadwyżki środków obrotowych dla Banku Gospodarki Komunalnej przewidzianej na nowym 2018 roku. Panie Mariuszu, uchwalania, rozumienia, mieszkanie jeszcze. Szanowni radni, uchwała nadwyżki, którą przeznaczyliśmy na zatrudnienie i poparcie, to kwota 54 299 groszy. I o to, że w
pojedynczą. A myślimy, że robi to racjonalnie. Zmienia jednak faktu, że od 1 stycznia cena ta wynosi 318,60 zł brutto, a więc wzrosła o 27 zł w stosunku do roku 2018 oraz o blisko 92 zł w odniesieniu do roku 2013, kiedy wynosiła 226,80 zł brutto za tonę, kiedy to w oparciu o tą stawkę dokonano ustalenia wysokości opłat za śmieci. Należy tym też pamiętać, być obiektywnym oraz uczciwym powiedzieć, że przy ustaleniu ceny śmieci na bramie jednym z bardzo istotnych elementów, które jest brane pod uwagę, są dowody podjęte przez Ministerstwo Środowiska oraz składanie odpadów. Czyli te resztki, które po segregowaniu odpadów wracają do ziemi i będą są ponoszone opłaty. I tu znowu jeszcze przypomnę, że kiedy w roku 2013 ten system nowy wchodził do gminy, ta opłata na tonę wynosiła 70 zł. W roku 2018 wynosiła 140 zł. W roku 2019 wynosi 170 zł. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, w roku 2020 będzie wynosiła 270 zł. Również prezydent komisji tutaj, że od 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ma podpisaną umowę dla możliwości gospodarowania odpadów zbieranych zarówno selektywnie, jak i nieselektywnie. I tutaj tona tych odpadów wynosi koszty tony wynosi 171,18 zł. Czyli reasumując, na dzień dzisiejszy tona odpadów w gminie Czerni wynosi 489,76 zł. Proszę Państwa, aby koszty wyboru śmieci, które szacujemy na około w tym roku 570 tysięcy, mogły zostać pokryte wpłatami każdego mieszkańca, to konieczne jest podniesienie opłaty, tak aby suma opłat z całego roku pokrywała koszty wyboru i zagospodarowania. Jednocześnie, tutaj przy tej uchwale zmieniającej, bo przypomnę, że w tym projekcie o te kwoty proponuje się, aby wzrosły od proporcjonalnie 6, 9 i 10 zł. Tu również uwzględniono rozwiązania, które proponowane są przez parlament, na którym trwały prace w parlamencie, które wiąże, że w przypadku niesegregowanych odpadów mają kosztować te odpady 3-4 razy tyle, ile kosztują segregowane. My proponujemy dwa razy i zachęcamy jednocześnie wszystkich mieszkańców do tego, aby segregowali, aby wszystkie śmieci w Czerni były segregowane, te, które widzę, można segregować i aby większość tych śmieci trafiła na wysypisko po prostu. I te dwie uchwały, które Państwo otrzymaliście, w zasadzie dotyczą tych zmian, ale powtarzam, mieliśmy 3, 6, 7, podajemy 6, 9, 10 i oczywiście razem 2, jeżeli ktoś nie przegrywał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, otwieram dyskusję. Panie Wójcie, no jest tutaj duża opłata, no właśnie, no, z czego to wychodzi, z czego to wynika, jak będziemy przedstawili zakład gospodarki odpadowej wielokrotnie tak szczegółowo, żebyśmy wiedzieli, bo słuchajcie, no, nasi mieszkańcy też oczekują od nas jakichś tam odpowiedzi, bo słuchajcie, my nie sądzę, że to zyskujemy, więc ja bym chciał ja czy nasi koledzy, koleżanki radni coś na ten temat wiedzieć, nie? Że oni nam przekonali, oni wam, a my z kolei nam. Także to jest oni, jak wam, to już rozumiem. Bardzo informowałem, od 2013 roku wysokość stawek, ale mamy rok 2019, gminie nie uległa za odpady segregowane, nie uległa zmianie. Ona w dalszym ciągu jest opłacana do środka. I odpady, po pierwsze, wynikają z
tak jak wspomniałem, rozporządzenia ministra środowiska, które w roku 2013 zakładało za 70 zł za tonę odpadów utylizowanych. W tej chwili, gdzie 170, a więc mamy blisko 100 zł wzrostu, a w przyszłym roku mamy jeszcze wzrost o kolejne 100 zł do kwoty 270. W tej chwili mamy przekaz na zasadach rozstrzygnięciem z roku 2017, początku, to była końcówka roku 2016, początek roku 2017 roku. I tutaj musimy uwzględnić to, że po pierwsze zarastają ceny energii, po drugie zostają troszkę... Nie zostają, bo już nie zostają. Zostawali się, bo już nie zostają ceny energii. A pan tak duże? No ja nie patrzyłem, a pan już patrzyłem, ja nie jestem ale wiem, mamy trochę innych, no ale nie bo pan gada i jest jesteśmy gminą, która ma jedne najniższy opłat w województwie Wielkopolskim. I to też musimy powiedzieć, że należymy do gmin, które mają jedne z najniższych opłatów, jeśli chodzi o zbiórkę śmieci. Na pewno w powiecie kraszewskim 13 zł. 13 zł płacimy za niesegregowane i 29 za niesegregowane. No to my proponujemy za... My proponujemy za segregowane... Ile? 10. 10 jeżeli do Piotra Wodę, Żyje Mężczyński, cztery środki mamy mają. To znaczy patrzą za nasze, bo jeżeli chodzi o to, po co gdzieś tam jest. Konin, to niezależny Konin, przepraszam, 336. No i tam, do którego należy m.in. Gandołu i tam 335. Pokazuje, także ceny na bramie, jak one dzisiaj się obowiązują, mamy 318 złotych tam, znaczy z 265 netto, 38% bramie. Czyli mówię, jeżeli chodzi o cenę na bramie, to ta cena jest przyzwoita i też jedna z niższych, bo też mieliśmy obawy, że ten jałowa cena na bramie na długie nie wiadomo jak, prawda, bo też jest element. Ona jest przyzwoita, tak rozumiem, bo może nie jest najniższa, bo dlatego są niższa, to też to pytanie. Ale mamy przykład. Piotro 400, Komisja 335, Konia 336, prawda? Panie Wójcie, to jest rozkazane, że to mieszkanie to takie przeciętne, jak powiem, Kowalskie, czy Liber mówi, że mnie nie interesuje drama, mnie nie interesuje segregacja, tam mają takie śmieci, czy inne ludzie. I my mamy, odbywamy na to przejrzeć i rozwiązać ten problem, nie? Ale ja się rozchodzę. A my mieszkańcy przekazać to Kowalskie w miarę możliwe, żeby ci ludzie wiedzieli, na czym stoją, że ten tyle kosztuje na plany, tyle tacy, tak inaczej i żeby mieli to zaznaczyć, bo powiecie, no... Przepraszam, powiem, że może nie zacznę tutaj kulturalnie, ale nie mamy sobie żadnej pewności, że te stawki po przetargu mogą być aktualne, czy będą aktualne, oby były aktualne, dlatego że przyjmijmy uwagę, że Parlament przyjął ustawę, która mówi o śmieciach pochodzących z traw, reszty z powiatu i tak dalej, które będzie również trzeba, które będą musiały być umieszczone w przetargu i które będą musiały być odbierane pewnie dwa razy w miesiącu, po dwa tygodnie. Bo na to wszystko wskazują te rozwiązania, które są w tej chwili. To ze względu na bezpieczeństwo i fakt, że one szybko, zwłaszcza latem, ulegają obrótce. I chcę zwrócić uwagę na koszty paliw. No, były trochę inne w roku 2017, mamy trochę inne w roku 2019. Więc te wszystkie elementy, no nie jest uczciwe powiedzieć mieszkańcom, ale musimy uczciwie sobie powiedzieć, że te elementy wzrastają, a poza tym idzie
dostają koszty i dwa dodatkowe elementy za pomocą dodatkowych podatków, wcześniej nie było. Dziękuję bardzo. Ja nie pytam, czy pan karnie by odpowiedział, bo chodzi o to, że tu kolega powiedział, że nie interesuje to mieszkańców, co tam się dzieje. Właśnie powinniśmy mieszkańcom przekazać, że ale mówię, jeśli kapitan śmieci, to nie kapryt nasz, nie nasze zyski, nasze dochody, bo my na tym nie zarabiamy. Bilans na koniec roku wychodzi 0-0, czyli gmina na tym nie zarabia, bo po prostu musimy zrównoważyć koszty, które są od nas niezależne. Firmy zewnętrzne spowodowały, że musimy podnieść te ceny. Ja tylko dziękuję, że robiąc tą kalkulację, panie skarbniku, pan się nie opierał na cenach śmieci w innych gminach, bo są dużo wyższe niż u nas. Tak jak wyszła kalkulacja, takie są ceny i myślę, że nie uciekniemy od tej podwyżki. Mniej nie możemy podnieść, no jest to na tą chwilę tak wychodzi na zero. To będzie dalej? Nie wiadomo, zobaczymy. Musimy uważać, że od 2013 roku udało nam się utrzymać cenę na te 6 milionów. Nie mówię o niesegregowanym, prawda? To nie jest silna jakaś gmina, która przez te wszystkie lata nie zmieniała sprawy. To jest niesegregowane. A segregowane odpady były na tym samym poziomie cały czas. I zalecony. A ilość śmieci także wzrastała systematycznie, czyli te przetargi, bo tak to można powiedzieć, udawało nam się dobrze rozstrzygać, bo to także można, no w cudzysłowie zrobić, jak dobrze rozstrzygać przetarg, prawda? No, mieliśmy też szczęście, prawda, do oferentów, prawda? Dobrze ocena specyfikacja, dobrze zrobione robota, wynikły sobie tak jak tu. Mamy tak właśnie, nie to nadal z najbliższych cen. Bo nie powiem, że najbliższe, bo już tam jest, ale możemy też sięgać po terenie dookoła, oczywiście zorientować, jaka jest zużycie, bo płacimy za tonę odpadów. Nie płacimy za osobę do sobie jako ile osób, tylko ile ton produkujemy na osobę, z kilogramów. To u nas ten współczynnik jest wyższy, niższy dla rodziny. Także też nie możemy dopytać się sobie ceną, ile sąsiednia gmina ma więcej czy ma mniej, prawda? Bo być może produkują o wiele więcej śmieci na osobę, a może o wiele mniej. Tego nie wiem. Ja bym się wypowiadał, kiedyś prasa przedstawiła zestawienie statystyki, ile kto produkuje śmieci w poszczególnych gminach na osobę. Kiedyś to pamiętacie prasa. Natomiast jeszcze uzupełnię moje zdanie, bo myślę właśnie te zarządzanie publiczne, to Komisja Rolnictwa i Rolnictwa też już będziemy za jakiś czas, ponieważ tak tu było powiedziane, jak pan powiedział, dokładamy do systemu odpady zielone, biodegradowalne, które będą musiały być. Pytanie, ile do specyfikacji było? Nie wiem, czy będą, czy nie będą. Tam musi być jakaś kurenda, bo musi być. Czy to będzie co na miesięcznie, czy 20 ton miesięcznie. Czyli musi być informacja do mieszkańców z zapytaniem, czy przepraszam, mieszkańcy Mieczyna będą wystawiali prawo. Może wystawiają, może nie. Ja mam to postawić, bo mogę mieć zawsze to postawić. Ale może w innych miejscowościach? Nie. I teraz pytanie, ile tego wszystkiego będzie, bo to będzie problem do najbliższej specyfikacji opracowania. A więc musimy się pogłonić, prawda, musimy się przeanalizować, jak to mieszkańcy z pewnymi elementami, bo jak zaplanujemy 100 ton żartów, prawda, no to firma założy, że 100 ton odbierze, no to ma wielką cenę taką górę. No więc gdzieś musimy sobie też powiedzieć, ile, żeby znowu trafić z ilością, żeby nie szacować nie wiadomo jakiego zamówienia. Dobrze, dziękuję bardzo. Państwo tutaj przeczytać, czy interesy dokładali do tego, czy mamy tak samo podczas tego pieniądza na W roku 2017, to nam ustało w 2017, udało nam się w roku 2018 zmienić mniejszą kwotę, a zatem ani 17, ani 18 de facto nie zrobiliśmy na świecie. Natomiast patrząc na cenę roku 2019, to jest to pozycja zmiany uchwały od 1, bo o tym zapomniałem powiedzieć, od 1 maja. Czyli też nie od 1 kwietnia, tylko od 1 maja, to jest elementem istotnych też tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy tak ja mam, bo rozumiem, że no, będziemy musieli za tym zagłosować, bo sytuacja jest taka jest, ale ta zmiana spowoduje zmianę deklaracji? Nie. A informacje teraz? No myślę, że są przytomne. Dlatego mam tu miesiąc czasu, prawda, bo gdyby to było zerowane, to jest w trakcie kwietnia. Ale inaczej, to segregowane będzie, że proszę Pani, ja mówię jeszcze raz. To segregowane będzie uznawane, to ja po prostu nie powiem. Ale jeśli możesz, prawda? Tak, jeżeli chodzi o deklarację, to nie ma konieczności składania. Musimy przygotować dla mieszkańców zawiadomienia, które będą zawierać wysokość stawki. Od kiedy ona
obowiązuje, no i numer konta, na którym się mieszkanie wpłaca. To są takie elementy najważniejsze w tym zakresie. I mamy ten czas właśnie. Tak, ale to kontekst się wyje. Nie. No właśnie, gdzieś będzie trzeba korygować, bo niektórzy zapłacili z góry, prawda, niektórzy nie, i tu będzie tak, to będzie ten projekt jak w każdej sytuacji, prawda, jeżeli ktoś z góry płaci. Dziękuję bardzo. Jakie procent zaległości mamy? Mieszkańcy, jakie mają, jakie procent? Czy mieszkańcy, no przykładowo ilościowo, czy suma jakie? Proszę Państwa, Państwo zobaczycie przez materiały z wykonania budżetu za ubiegły rok. Tam są tam dwie tabele, związane z wykonywanymi odpadami komunalnymi. Tam są wszystkie szczegóły dane, które od razu na te pytania. I zaległości gospodarstwa odpadami komunalnymi na koniec ubiegłego roku wynosiły blisko ponad 51 tysięcy, czyli to tak procentowo około 12% łącznie. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że w sumie w ubiegłym roku wystawiliśmy ponad 422 upomnienia. Ponad 59 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zaoszczędzował ponad 12 tysięcy, a w 20 przypadkach na skutek naszej interwencji wycofaliśmy też Urzędu Skarbowego z tyłu wykonawczych, mieszkańcy w tym momencie wpłacili. Też należy to powiedzieć, że najczęściej są to mieszkańcy, którzy nie zainteresują odpadów komunalnych. I są to najczęściej te same osoby, które mają zaległości również w przypadku podatków lokalnych. Więc tutaj trudno powiedzieć, czym się te osoby kierują, dlatego że one się narażają na dodatkowe koszty. I tutaj taka informacja dla Państwa i też prośba o przekazanie, ponieważ Państwo to są wyżej, Państwo pomagacie nam w rozgłoszeniu tych upomnień, dostarczanych tych upomnień. Kiedy ktoś ma zaległość na 100 zł, tak to oszczędnie. Niestety ta 100 zł jest skierowana do komornika, on ponosi koszt 120 zł, z czego my jako gmina osiągniemy 80. Czyli nie jest to dla nikogo ani przyjemne, ani nie jest to dla nikogo interesem. Powiedziałem to bardzo uproszczone, bo po sposób 1/3 dla kogoś jest. Oddajemy to 1/3 tych środków. Dziękuję bardzo. Ja bym się zapytał, jak będzie zaliczona opłata można z cmentarzy, jeżeli ta para będzie sama w swoim transporcie? Nie ma możliwości, bo nie ma sam swój transport. Nie ma koniec. Dziękuję. Lub inny pojemnik, który ustawiony albo przywóz bezpośredni, prawda, do parafii, do ładowania i firmy autobusowej. Nie ma możliwości. Szanowni radni, czy do tej uchwały takie pytanie jeszcze? Ale na tym płacu też. Całość musi, bo mam się samo zrozumieć. Ja każdy w tym roku, który zakłada, że stara deklaracja to będzie działało, tylko problem tego, że mamy dane, muszę pojmować, że to nie rozumiemy. Mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do uchwały. Uchwała jest wyznaczeniem dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyboru metody zastosowania zakładania komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stałej opłaty za pojemniki. Joanna Czajka. Tak. Maria Przekalika. Tak. Piotr Kaczyk. Tak. Robert Karnięta. Tak. Józef Libet. Tak. Robert Mikołajczak. Tak. Andrzej Kowalczyk. Tak. Maria Rybuszka. Tak. Maria Rybuszka. Tak. Tenny Serbia. Tak. Małgorzata Kowalczyk. Tak. Szymon Szczęśnia. Andrzej Szybczak. Tak. Krzysztof Marcinczyk. Krzysztof Zawada. Tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I Szanowni Państwo, ostatnia uchwała w naszym spotkaniu w sprawie opuszczenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to już tutaj było wyliczane. Czy jakoś dyskusja przy nas? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Czerwiec.
zadanie zagospodarowania z odpadami komunalnymi. Joanna Czajka? No. Maria Poczekarska? No. Piotr Pawisz? No. Robert Radnicza? No. Robert no. Robert Dubowajcza? No. Pan Nowaczyna? No. Maria Rybuska? No. Maria Rybuska? No. Henryk Sekia? No. Barbara Szopka? No. Iwana Szczyśnia? No. Andrzej Szymczak? Nie. I Krzysztof Zawada? Nie. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać się? Interpelacje? Pytam się. To jeszcze może? A tak, czy nie? Ja chcę zabrać głos. Mogę? Tak, dzięki. Szanowne Panie i Panowie Radni, jak parę chwil do tyłu się podjęli uchwałę o planie sieci publicznych szkół, nie będę tego ani próbował to objęte z imienia wskazania. Chciałem zwrócić na to, chciałem zwrócić uwagę, że przy tym podziale, ja wiem, że tutaj wiele było przemyśleń i tak dalej, żeby ten podział wyglądał tak, a nie inaczej. Do tej pory często zastanawialiśmy się nad koszkami szkół i będziemy pewnie coraz częściej się zastanawiać. I właśnie jeden z kosztów wynika właśnie z tego podziału szkół. Otóż szkoła w Czerninie, cztery miejscowości przypisane do szkoły. Szkoła Bożego Księdza. Szkoła w Czerninie, aż 11 miejscowości Broniszewica, jedna jedyna miejscowość Broniszewica. Świadczy, że bardzo duże te Broniszewice są. Ale o co chodzi? O to chodzi, że przewidując koszty liczymy, dzielimy przez uczniów. No i zawsze będzie wynikać, i proszę, żeby tu koleżanki i koledzy wzięli to pod uwagę, zawsze tak będzie, że w Broniszewicach te koszty będą pewnie najwyższe. Nie dlatego, że źle jest ta szkoła, źle jest zarządzana, bo z tego co wiem, to dyrektor się dwoi, troi, nie to dyrektor, żeby te koszty zmniejszyć, że czasami na własną skórze to czuje, jak już chłodno po południu. Ale no, niestety mamy taki, a nie inny podział i pewnie się nie szybko to zmieni, że zawsze musimy wziąć pod uwagę, że te koszty w Broniszewicach będą najwyższe. Natomiast ja przeszkoła chcę jeszcze jeden temat, bo zbliża się taka magiczna data 8 kwietnia. Ja bym tak od panów dyrektorów usłyszeć, będziemy strajkować, to znaczy poszczególne szkoły będą strajkować, nie będą. Jak będą strajkować, czy egzaminy się odbędą. A jeśli będziemy strajkować, dzieci przyjdą do szkoły, będzie się miał co zaopiekować tymi dziećmi? Czy szkoła będzie zamknięta? Bardzo proszę panowie. No to będzie szkoła. Bez skutków, żeby nie będzie strajkować. Dziękuję. A pozostałe szkoły, dwie większe? W zeszłym roku w Czerwinie zostało przeprowadzone referendum. Referendum, z tego co pamiętam, chyba 83%. Wszyscy opowiedzieli się za strajkiem. Jednak nie mogę tutaj wszystkich uspokoić, że wspólnie tutaj z kolegami, z Markiem, tutaj z kolegą Mariuszem, żeśmy rozmawiali ze swoimi nauczycielami i zarówno egzamin gimnazjalny, który już niebawem egzamin ustawisty, który w tym roku będzie przeprowadzany po raz pierwszy, nie będzie żadnych bezpiecznych, żeby tutaj egzamin na terenie odnoszył. Także z nauczycielami każdymi żeśmy rozmawiali. Odnośnie strajku, no jeszcze cały czas toczą się rozmowy, tak, między grupami zawodowymi i między, jak się mówi, tutaj rządem. Na poniedziałek, na 1 kwietnia, jeszcze jest zaplanowane jedno spotkanie. Miejmy tak nadzieję, że dogadają się, jak to będzie, bo do tego strajku nie dojdzie. A co będzie, to dopiero będzie tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No ja tylko tego dołączę, bo podobna historia, natomiast szkoły, dodałbym, bo że szkoły będą zamknięte. My mamy 5 dni przed strajkiem obowiązek poinformować rodziców, ale na pewno szkoły nie są zamknięte. Jeżeli będzie strajk, to nie będzie lekcji, ale nauczyciele część nauczycieli nie będzie strajkowała, część na pewno nie będzie strajkowała, bo to są zdania podzielone. Więc ci, którzy nie będą strajkować, będą tak w razie potrzebne wykonywać zajęcia, znaczy prowadzić zajęcia opiekuńczego. Dziękuję bardzo.
było też założone do karty dużej rodziny. Czy ktoś się teraz nie wiąże tak, że dużej rodziny, kiedy jest to wspólne mama 4 plus? Mama 4 plus, to jest w ogóle rodzina. No i właśnie, bo miałam takie pytanie o mieszkanie i jak to jest, i co w ogóle jest to mama 4 plus? Mama 4 plus to jest, tak, to jest emerytura. Tak, ale czy tutaj jest właśnie jakaś, w boksie też Państwo wydajecie taką kartę? Czy to jest tylko... Karta dużej rodziny to jest od 1 stycznia weszły nowe przepisy, gdzie osoby starsze posiadające trójkę dzieci, powyżej trójki dzieci, mogą się starać o kartę dużej rodziny. Na tą kartę przysługują zniżki. Te zniżki są ogłoszone na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej, tak, to one się zmieniają. Tutaj w najbliższej okolicy, co mogę powiedzieć, to jest ubezpieczenie budynku i samochodu w Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń pani Wisieckiej, chyba na ten stary przystanku autobusowy, co kiedyś, to tam są te zniżki. CPN z Kołobaksa ma zniżki na paliwo. Kaufland ma na część żywności, Lidl na owoce i warzywa. Koncern jeszcze jest, no, pociągi, basen, kino, muzea. No, na to wszystko przysługują zniżki na kartę dużej rodziny. I te osoby składają tą kartę, czeka się tak przez miesiąc na tą kartę, bo w tej chwili jest bardzo dużo wniosku. Tak, i jeżeli otrzymają te karty, to mogą z tych zniżek korzystać. Każda osoba, która posiada powyżej trójki dzieci. Aha, trójkę. Debata dotyczy dopalaczy. Temat bardzo ważny, w związku z tym mam nadzieję, że poczujecie Państwo to działanie i podczas tego spotkania będzie inscenizacja, taki występ może teatralny, program autorski przedstawiony przez Wójcik Zbrojuszewica, przez Wójcik, później będzie... Przepraszam. Tak, później będzie prelekcja przez przedstawiciela Polski w Warszawie i następna prelekcja przez przedstawiciela powiatowego naszej placówki Centrum Pomocy, nie, Centrum Medyczne. A następnie debata. Na tę debatę zaprosiliśmy określoną grupę osób, w tym jest również młodzież, ale bardzo proszę młodzież, rodzice klasowych, młodzież i przedstawiciele od nauczycieli, tak? Bardzo was proszę, żebyśmy ten temat potraktowali bardziej poważnie i żebyśmy się spotkali. Skoro nie to, tak, rozpoczęliśmy się sesję podziękowaniami i życzeniami. No jest się teraz wolny z głosem i wnioskami, tutaj muszę powiedzieć, że również musimy na kolei tutaj
podziękować jednej osobie, ale to nie dlatego, że tak powiem, nie to zależy od nas, tylko jest to wewnątrz tutaj mam tu na myśli koleżankę panią Ciernia, która zdecydowała zmienić się w pracę i od 1 kwietnia nie będzie pracownikiem naszego urzędu. Chcielibyśmy tutaj właśnie gorąco podziękować za te lata współpracy. Panie Szlebu? Między nami było bardzo, było wszystko. Nie jesteśmy w stanie stawać na drodze do rozwoju dalszej kariery. Myślę, że jeżeli nie, to zamykam się w tej chwili. Dziękuję.